Panie Marszałku, Wysoka Izbo, oświadczenie dzisiejsze mam w sprawie świętej pamięci Tomasza Komendy. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że w wieku zaledwie 46 lat, po kilku latach cieszenia się słusznie odzyskaną wolnością, zmarł Tomasz Komenda. Jego historię śledzili wszyscy Polacy, ale to, co przeżył za murami więzienia w wyniku niesłusznego skazania, wiedział tylko on sam. Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła postępowanie prowadzone w celu wyjaśnienia, kto stoi za niesłusznym aresztowaniem i skazaniem Tomasza Komendy na 25 lat więzienia w sprawie zbrodni w Miłoszycach. Taka informacja obiegła media ledwie parę dni temu. Jest to naprawdę zatrważające, bo dowodzi tego, że reforma wymiaru sprawiedliwości nie tylko jest trudna. Czasami mam wrażenie, że wydaje się być niemożliwa do zrealizowania niezależnie od partii rządzącej, sytuacji międzynarodowej czy nastrojów społecznych. Każdy z nas mógłby być Tomaszem Komendą, a wszystko, co go spotkało, jest niespotykaną rysą na polskim wymiarze sprawiedliwości, poczynając od policji, biegłych, prokuratorów, na sędziach kończąc. Mam nadzieję, że świętej pamięci Tomasz Komenda odnajdzie wreszcie spokój. Dziękuję bardzo.